Mamy rok 2022. Wielu ludzi ciężko pracuje, na przykład przy gnoju. Ale czy w tych czasach opłaca się pracować przy gnoju? Czy można dać się zgnoić? Wielu ludzi na tym się zastanawia i ja mam dla was odpowiedź. Odpowiedź wygląda tak. Zajrzyjmy do środka, a w środku piękny, nowy dach, fascynacja, muzyka śmiechu. Pójdźmy dalej. Spójrzmy, jak on wygląda z przodu. Coś pięknego, prawda? Jeżeli chcecie zarobić kapuchę, to czasami trzeba dać się zgnoić. Pozdrawiam!